Cześć, witam. Tak jak obiecałem, chcę wam pokazać, jak wyglądają proporcje pewnej rozdzielczości HD i tej 720. To sobie, no moment. Znikniemy. I to jest to zdjęcie ekranu. Taki obszar to jest 720 i to jest ten rekomendowany rozmiar dla YouTube, a tutaj jeszcze tyle przestrzeni do pełnego HD brakuje. To jest, zdaje się, 1920 na 1080. Ale zajęty jestem w tej chwili innym takim projektem. Pościągałem sobie do jednego projektu KDN Live sporo różnych takich plików, które mam tutaj na komputerze, i ten na przykład jest 320 na 240 rozdzielczość. To jest zdjęcie i nie wiedziałem, że ten KDN Live też pokazuje parametry zdjęcia. To jest zmarzenie komórki Samsung Galaxy Ace 3 chyba, a to jest wideo tym jej aparatem zrobione. I też nie wiedziałem, że to ma właśnie 720p Progressive. To jest z kolei ten jej bieżący aparat czy komórka. 1020 na 576 to jest znowu jeszcze jakaś inna nietypowa rozdzielczość. To z kolei jest mój dziadkofon i z kolei audio jest bardzo kiepskie. To jest taka częstotliwość jak telefon. To jest coś, co robiłem w jakimś tam programie do animacji i coś tu widać, że pochrzaniłem, bo frame rate jest 1000, to jest niemożliwy prawie. To jak się chce robić ptaki w locie, to można coś takiego. To jeszcze inny. To z kamerki internetowej. To i to jest piąta próba nagrywania pulpitu w Ubuntu Studio. Właśnie, i tutaj mamy rekord My Desktop, 1300 na 760. Ubuntu Studio. To sobie mogłem zrobić pełnej rozdzielczości, bo to po prostu grafika jest. Także grafikę to można sobie ustawić taką, jaką się chce. Bo to jest niezależne od sprzętu. No jeszcze inny jakiś na laptopie. I to też z grafikę robiłem. No także na razie tyle. Do usłyszenia, do zobaczenia jutro. Trzymajcie się, cześć.